Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi. A jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z nim. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, na początku rozważań dwie krótkie historyjki, można by powiedzieć, życia Kościoła w Polsce, no bo to w zasadzie tak chyba trzeba nazwać, życia Kościoła. Pewien proboszcz szedł w swojej parafii, tam gdzie pracował, ulicą miasteczka, był bez sutanny i spotkał na drodze takich wolnych, jak to mówimy, niebieskich ptaków, którzy byli pod lekkim, wskazywało lekkie spożycie alkoholu. I jeden z nich chciał księdza proboszcza pozdrowić, ale widzi, że proboszcz jest po cywilu, więc nie chce się afiszować. Nie chce też zdradzać profesji proboszcza, więc pozdrowił go tak, żeby nikt się nie domyślał, kogo on pozdrawia. Powiedział: witaj królu Kropidła. A druga historia miała miejsce 20 lat temu. W jednej parafii umarł pan, który niezbyt moralnie się prowadził. Prowadził melinę pijacką i zgodnie z przepisami kościoła, kościół w takich sytuacjach nie zawsze godzi się na to, żeby była msza z ciałem. Ksiądz powiedział, że pójdzie na cmentarz, ale w kościele mszy nie będzie. A oni powiedzieli, że oni i tak przyjdą do kościoła ze zmarłym. No więc ksiądz zamknął kościół rano i wyjechał, żeby nie mieć awantury. Oni przyszli z tą trumną, włamali się do kościoła,
postawili trumnę w kruchcie tutaj przy ołtarzu i jeden z nich wziął kropidło i powiedział: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i poszli na cmentarz. Co ja chcę powiedzieć przez te dwie historyjki? Że zarówno jeden z tych panów, który na pewno nie jest wzorem chrześcijanina, katolika i na pewno nie zdradzał się fascynacją chrześcijaństwem, jeden i drugi odwołali się do kropidła. Jak słyszeli, że Kościół, że coś tam z Kościołem, że coś trzeba zrobić, to kropić, najlepiej kropić. Że to takie charakterystyczne dla Kościoła. I tu bym się z ich intuicją zgodził, że może chrzest, woda to nie są najważniejsze sakrament czy najważniejszy znak Kościoła, ale jest to bardzo ważny znak. Pan Bóg ma ten kłopot z nami od tysięcy lat, jak się nam przedstawić, jak się nam pokazać, jak się nam udzielić. I wymyślił znaki, uczynił wodę. Proszę zwrócić uwagę, jak woda rzeczywiście dużo nam mówi o Bogu i tej rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Przecież woda to życie. Organizm ludzki poradzi sobie bez jedzenia dłużej, a bez wody tam po paru dniach to już będą kłopoty zdrowotne, jeśli ktoś by się znalazł w jakiejś takiej tragicznej, wojennej czy podróżniczej sytuacji. Woda to życie. Astronomowie, ci, którzy badają kosmos, szukają wody, bo jakby jest woda, to może być życie. To się prawie utożsamia momentami. Jak jest woda, jest życie, nie ma wody, nie ma życia. Dla nas ten znak wody może jest trochę nie taki mocny, bo my wodę mamy wszędzie, prawie. Wystarczy odkręcić kran, pójść do supermarketu i będzie 20-30 rodzajów wody mineralnej. Ta woda jest dość tania, no kałuże, deszcze to w Polsce rzecz codzienna. Ale tam w tej rzeczywistości Izraela, gdzie kubek wody był kiedyś, zdarzało się, był ogromnym skarbem, dla nich to bardziej przemawiało, że woda to jest życie. Ja myślę, że nikt z Państwa nie był kiedyś taki, nie potrzebował tak wody, że to groziło śmiercią dla niego, nie był tak spragniony. Może przypominamy sobie jakieś noce po operacji w szpitalu, gdzie nie wolno było nic pić, a usta były tak zaschnięte, że to do bólu prawie. Także woda daje życie, ale woda też może przynieść śmierć, jak choćby 600 rydwanom Faraona. Tysiące ludzi utonęło w wodzie, umarło w wodzie, zostało utopionych w wodzie. I woda też, tak jak Pan Bóg nieraz zsyła karę śmierci, jak Ananiasza i Safirę, woda to jest czystość. W chrześcijaństwie słowo bardzo ważne, bardzo istotne, by nie wrócił brud. Myjemy się ciągle. Pamiętam, to już Wam kiedyś mówiłem, zapytałem spowiednika w seminarium, po co się w kółko z tego samego spowiadać? W kółko te same grzechy. On odpowiedział prosto, po co w kółko pierzesz skarpetki, koszule? To samo wszystko. Pierzemy nie, żeby być zawsze czystymi, pierzemy, żeby zachować higienę ciała i zachować higienę duszy, która w pokorze wyznaje przed Panem swoje grzechy i słabości. Woda to taki stan płynny, który się dopasuje do każdego naczynia, w które zostanie wlane. My nieraz mówimy, jestem takim grzesznikiem, że Pan Bóg do mnie nie przyjdzie, że Pan Bóg mnie ogląda pewnie z daleka albo w ogóle już na mnie nie patrzy. Nie, Pan Bóg nie tyle, że do Ciebie przyjdzie, co jeszcze Cię wypełni. Powtarzam, jakie byśmy nie, przepraszam za słowo, fikuśne flakonik zrobili, to wlewając tam wodę, on przybierze kształty tego flakoniku. Jak to zamrozimy, to nawet możemy potem zobaczyć po rozbiciu flakonu, że ta woda stała się jak wazon, takich samych kształtów. I chcę powiedzieć, że Bóg dopasuje się do każdego naszego problemu, do każdej naszej sprawy indywidualnej. Przepraszam, niektórzy ludzie mówią, że jestem jakiś pokręcony. Niektórzy ludzie rzeczywiście mają w duszy labirynt, ale Pan Bóg się do tego labiryntu dostosuje. To bardzo szybko. Tak jak woda by się dostosowała do każdego labiryntu, tylko trzeba by ją wlać do jakiegoś tam naczynia. Woda dopasuje się do każdego kształtu. Pan Bóg, nie ma takiego człowieka na świecie, że Pan Bóg powie, no i co my teraz z Tobą zrobimy? Nie mam na Ciebie pomysłu. Nie. Księża proboszczowie, to wielokrotnie słyszałem biadolenie, mówili, gdzieś na dachu mam jakąś dziurę w dachu, bo mi ciągle cieknie woda. Ale gdzie to znaleźć? Mówi, woda jak znajdzie nawet minimalną jakąś szczelinę, szparę, to ona się tam wciśnie, przejdzie i zamoczy cały dach czy jakąś tam konstrukcję. Wystarczy wodzie maleńka dziurka, maleńka szczelina. To jest taki symbol nas, że jeśli dasz Panu Bogu chociaż pół centymetra na otworzenie serca, chociaż kilka słów prawdy wypowiesz przed Bogiem, takiej prawdy z głębi serca, to już będzie dla Niego możliwość, żeby się wcisnąć w Twoje życie. Ale musi mieć ten mały otwór. Jeszcze można powiedzieć, że woda
jeśli płynie w rzece, to jej to jest taki symbol przemijania czasu. I Anna Kamińska powiedziała o wodzie, a konkretnie mówiąc o morzu czy oceanie, słowa, które mi mocno utkwiły w pamięci, Anna Kamińska powiedziała prowokująco: nie człowiek, morze jest obrazem Boga. I ktoś z Państwa był, nawet jak nad naszym Bałtykiem Polskim, wielu ludzi siedzi, czeka na wschód słońca nad morzem, ale rzeczywiście, że jest to porażający w sensie pozytywnym obraz samego Boga. W dniu chrztu Pana Jezusa wspominamy i nasz chrzest, i co się wtedy stało, kiedy nasi rodzice chrzestni przynieśli nas do kościoła, prosząc kapłana, duszpasterza o chrzest. Stało się wszystko to, co mówiłem, to, co robi woda. Woda chrztu zabiła starego człowieka, zabiła obecność demona w naszej duszy, dała nam życie, uczyniła nas pięknym, uczyniła nas czystymi i zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Jeśli ktoś z Państwa miał do czynienia ze szczepieniem drzew, to chyba jest jedyne miejsce i możliwość, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje w świecie to słowo wszczepienie. Ale to jest nieprawdopodobne. My się do Pana Jezusa nie przytulamy, nie bierzemy Go za rękę, nie kładziemy Mu głowę na ramieniu. My jesteśmy wszczepieni w Jego życie. Wszczepieni w Jego życie. To złe porównanie, bo bracia, siostry syjamskie to jest kalectwo, to jest wielka uciążliwość i trud. Ale no to my oddychamy tym samym powietrzem, co Chrystus, tym niebieskim, tym z Królestwa Bożego. Żyjemy tym samym życiem, mamy, oczywiście zachowując proporcje Jego doskonałości, mamy takie spojrzenie jak Chrystus na świat. To się stało w Chrzcie Świętym. Ktoś powiedział, zaczęła się wielka transfuzja. Jezus oddaje swoje życie, my bierzemy od Niego życie. Jezus wyzionął ducha, my bierzemy od Niego ducha. Jezus przelał krew, my pijemy tą krew. Wielka transfuzja tego nowego życia z serca Chrystusowego do naszej rzeczywistości. Żyjemy w Nim, z Nim i tu już nie ma miejsca na jakieś takie handlowanie. Wielu ludzi jeszcze nie może wyrosnąć z tego, że się z Panem Bogiem nie handluje, że ja Ci tam spełnię 3 posty, a Ty mi dasz błogosławieństwo, to ja odmówię 2 litanie, a Ty mi coś dasz. Jesteśmy jednym organizmem. Jest tak blisko, że to nie miejsce na handlowca. Ciągle jeszcze to pokutuje w nas. Jeden pan kiedyś wyznawał w rozmowie tak z proboszczem, mówił: księdza proboszcza, no nie jestem ideałem, kłamałem, ale za to daję na biednych. To się chyba wyrównuje trochę, nie? Flirtowałem z koleżanką z pracy, ale jak budowali kościół, to poszedłem pracować społecznie. To się chyba wyrównuje trochę, nie? Nie modlę się codziennie, ale za to zawsze kościoła w pracy bronię. To się chyba wyrównuje jakoś tak. Proboszcz zdenerwowany powiedział: Pan Bóg pana stworzył do raju, a diabeł weźmie do piekła. To się też wyrównuje. Nie ma, proszę Państwa, z Bogiem handlu. Jesteśmy, powtarzam, czymś tak jednym, że to trudno jest nam wręcz określić. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy patrzymy dzisiaj na Chrystusa, On już jest taki poważny, taki gotowy, taki pewny już swojej drogi. Po 30 latach wychowywania w Nazarecie, modlitwy, stał się pięknym człowiekiem. Szkoda, że w naszej polskiej rzeczywistości, nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, to nie jest tak, że jak ktoś dostanie chrzest w pierwszym roku życia czy w drugim, to potem, kiedy ma 30 lat, już jest pięknym, wspaniałym chrześcijaninem. Często jego wiara w wieku lat 5-6 była o wiele większa niż teraz, że wielu ludzi najbardziej pobożni są w dzieciństwie, a potem gdzieś to umyka, ucieka, gdzieś to się jakoś marnuje, że ten chrzest nie jest rzeczywiście takim zalążkiem pięknej rośliny, kwiatu, drzewa, który był obrazem chrześcijaństwa tego człowieka. Dla wielu chrzest to jeszcze tylko magia, jakiś właśnie układ z Panem Bogiem, że my dziecko chrzcimy, ale to Ty pobłogosławisz naszej rodzinie. Natomiast to jest złączenie z Bogiem wszechmogącym, wszechpotężnym, dobrym, pełną miłością i Bogiem, który potrafi robić rzecz najbardziej nam potrzebną chyba, zamieniać zło w dobro. Potrafi nasze błędy przerabiać na coś dobrego. I to, co święty Paweł zawierał w tych swoich takich prowokujących stwierdzeniach: ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Kiedy upadam, łaska się jeszcze bardziej rozlewa w moim życiu. To jest nieprawdopodobne, jak Pan Bóg sobie może poradzić z naszymi błędami, o ile jesteśmy pokorni, o ile nie tupniemy nogą, powiemy: tak narozrabiałem, że już nikt mi nie pomoże. Ty, Boże, też mi nie pomożesz. Nie dasz rady, ja już to wiem.
Może Pan Bóg sobie poradzić z każdym ludzkim błędem. Opowiadano w jednej parafii, ksiądz zgłosił kazanie na temat zbrodni Kaina na Ablu. Historię w ogóle tych dwóch braci, Kaina i Abla. I zaraz na początku kazania się pomylił. Strzelił, że to Abel zabił Kaina. No i tak już leciał do końca kazania, że ten straszny Abel, ten morderca, tego biednego Kaina zabił. I że to tak się stało, że ten Kain nie winny, a ten Abel go zabił. I po mszy świętej, kiedy wszedł do zakrystii, księża się złapali za głowę, coś ty opowiadał, ale za chwilę przyszedł pewien pan i mówi: proszę księdza, to jest nieprawdopodobne, jak to kazanie mnie nawróciło. Ja muszę zacząć bardziej czytać Biblię, ja muszę się oddawać tekstom Bożym, ja muszę się więcej modlić. Ja całe życie myślałem, że to Kain zabił Abla. A ksiądz mi, ja muszę się naprawdę zmienić, dziękuję księdzu za poruszające słowa. Więc Pan Bóg sobie radzi, powtarzam, z różnymi sytuacjami i ten Bóg jest tym, którego w chrzcie przyjmujemy, a raczej który nas w chrzcie przyjął i to przyjął nie na jakiś czas, tylko do końca życia, 24 godziny na dobę. Jesteśmy cali oddani Chrystusowi i zanurzeni w życie Kościoła. Także to jest, powtarzam, miłość na zawsze, na wszędzie. Kiedyś jeden pan oglądał mecz w telewizji, żona podeszła i zapytała go, czy mnie kochasz? On powiedział, teraz nie. No więc my do Pana Boga nie mamy żadnych takich meczów, żeby nas odciągnęło od bliskości z Bogiem. Po chrzcie możemy powiedzieć to, co tak wam zawsze reklamuję. Mój Jezu, mój Kościół, niedoskonały, opluwany. Rzeczywiście można się nieraz zdenerwować jak w najlepszej rodzinie, ale to jest mój Kościół, mój Jezus. I w nim wspaniałe postacie Jana Pawła II, Benedykta XVI i Augustyna i Teresy, ale i ciche postacie, które swoją misję kościelną wykonywały tak po cichutku, że nikt nie zauważył. Nie mówię tego, broń Boże, z pretensją do Państwa, ja bym też nie zauważył, ale nie zauważyliście pewnie Pani Basi, która od kilku lat przychodziła na mszę na 15, po cichutku włączała magnetofon w zakrystii, przychodziła na mszę, potem wiozła ten nagranie do obróbki, sama trochę już obrabiała. I dzięki jej tu 5-letniemu czy 6-letniemu kręceniu się, tak nieładnie powiem, jak to w rodzinie, tysiące ludzi mogło usłyszeć te kazania, którzy mieli do nich jakiś sentyment i potrzebowali ich. Pani Basia umarła parę tygodni temu i już nie będzie włączać magnetofonu, ale organizm Kościoła się odradza, są już następni, którzy zgłosili swoją gotowość. Chcę tylko powiedzieć o takiej właśnie ukrytej prawdzie. Miej swoją misję. Taką właśnie niespektakularną. Na pewno nikt o Pani Basi książek pisać nie będzie, ale ile dobrego zrobiła, to jej Pan Bóg niech wynagrodzi po drugiej stronie życia. Co jest radością dzisiejszego święta? Co jest radością dzisiejszego święta? Przypomina nam ono, że my ochrzczeni w Chrystusie już umarliśmy. My już nie żyjemy, proszę Państwa. My umarliśmy dla świata. I dlatego, kiedy przyjdzie ta śmierć spowodowana wypadkiem, nowotworem, zawałem, czy po prostu starością, to my nie umrzemy ze względu na śmierć. My umrzemy ze względu na życie. W chwili śmierci wchodzimy w życie. Pochłania nas życie, tak można powiedzieć. W chwili śmierci. To nie ze względu na śmierć umieramy. Ze względu na życie. Nikt w dniu urodzin dziecka nie płacze, że tak mu było dobrze w łonie mamy i po co on stamtąd wychodził. Choćby ta ciąża przebiegała jak najlepiej, wszyscy czekają, aż się dziecko narodzi i wejdzie w ten nasz świat. Chociaż tutaj często popłacze, a w łonie mamy nigdy przez 9 miesięcy nie płakało. Cieszymy się z narodzin dziecka, tak jak w niebie aniołowie cieszą się z narodzin każdego z nas dla tego Królestwa Niebieskiego, dla rzeczywistości nieba. Pamiętajmy o chrzcie, odnawiajmy chrzest. Słowo przypomnienia do wszystkich chrzestnych, żeby pamiętali, czemu się zobowiązywali służyć i pomagać rodzicom dziecka. To jest bardzo trudne. Jeden z młodych ludzi zakomunikował rodzinie przed Wigilią, że przestaje wierzyć w Pana Boga, znaczy, że przestał wierzyć, że stał się agnostykiem. Prosił rodziców, żeby to na Wigilii uroczyście ogłosili, tak że to się to robi teraz bardzo takie eleganckie i na topie, na modzie występowanie z kościołach. No więc trudno jest nieraz dotrzeć do tego swojego chrześniaka czy chrześnicy z przesłaniem, ale po prostu być, życzliwie być, na pewno pamiętać w modlitwie i na tyle, na ile nam Bóg daje możliwości pokazywać Chrystusa. Pamiętajmy więc o tych wszystkich chrzestnych, pamiętajmy o wszystkich dzieciach, które teraz były ochrzczone, by mogły wzrastać w czystości, pokoju serca. Rzeczywiście za kilkadziesiąt lat, za kilkanaście lat może już, by ten chrzest zaowocował piękną ich postawą chrześcijańską i podejmowaniu misji Kościoła. Amen. Do Boga, który przez chrzest otworzył nam bramy Królestwa Niebieskiego,
zanieśmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Boży, aby żył rzeczywistością chrztu, zanurzenia w rzeczywistość Boga Trójcy Przenajświętszej. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy są ochrzczeni, ale stracili wiarę, by Pan Bóg tak pokierował ich drogami, by odnaleźli Chrystusa i Jego życie. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy przyjęli kiedyś na siebie obowiązek bycia ojcem chrzestnym lub matką chrzestną, by się nie wstydzili Chrystusa, nie wstydzili chrześcijaństwa, a swoim podopiecznym jakoś dawali Boga nawet w pokornym życiu i życzliwej obecności. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za zmarłą panią Barbarę, która służyła tutaj ludziom, którzy słuchają kazań przez internet. Niech Bóg przyjmie jej duszę do chwały nieba. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nieustannie odnawiali w sobie rzeczywistość chrztu, odnawiali jedność z Bogiem. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech Duch Święty stąpi na nas i uczyni nasze serca miłymi Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.